Jesteś zadowolona ze swojego nowego pokoju? Raczej tak. Jest mały i prostokątny, ale przytulny. Wynajęłam go ze swoją koleżanką ze studiów. Już mamy meble. I jak go urządziłyście? Bardzo ładnie. Po lewej stronie od wejścia stoi drewniana komoda, w której mamy ubrania. Na ścianie nad komodą wisi stare lustro. Właścicielka powiedziała, że to lustro jej prababci. I ma już około 90 lat. A nie ma szafy? No nie ma, ale pod komodą jest miejsce na buty. W rogu przy komodzie stoi regał z książkami. A obok regału, naprzeciwko wejścia, jest biurko, na którym mam swój komputer. To nie ma więcej biurek? Przecież jesteście dwie. Mamo, Luda uczy się na swoim laptopie. Wiesz, że przy biurku mamy wielkie okno? Widzimy całe miasto. A nad biurkiem, na ścianie po prawej stronie, wiszą moje zdjęcia i obrazki ludy. A masz tam swoje łóżko, czy śpisz na materacu? Jest dwupiętrowe łóżko po prawej stronie od wejścia. Ja śpię na górze, a luda na dole. Obok łóżka są drzwi do toalety i prysznica. Mamy pokój z łazienką, a między łóżkiem a tymi drzwiami stoi stolik nocny. A jest jakiś dywan? Dużego nie ma. Ale pod łóżkiem leży dywanik, na którym śpi mój pies. Pies? Jaki pies? W moim pokoju jest bałagan. Herbata jest w tej małej szafce przy kawie. W rogu stoi kolorowy wazon, a w tym kolorowym wazonie są kwiaty. Gdzie leży pies na moim łóżku czy na mojej kanapie? Przy tych drewnianych stołach stoją ładne krzesła. Na brązowych półkach stoją książki. Proszę zmywać po sobie naczynia. Co tydzień odkurzam dywany i myję podłogę. Wczoraj układałam książki na półce, jutro ułożę ubrania w szafie. Każdy sprząta swój pokój, ścieli łóżko, ściera kurze i myje okno. Wyrzuciłeś śmieci? Jeśli nie, to wyrzuć teraz. Nad nowym telewizorem wisi zegar. Pies śpi pod miękką sofą. Między małym stolikiem a wielkim kominkiem leży kolorowy dywan. Między moimi książkami są twoje zdjęcia. Na czarnym regale stoi wazon. Lampa stoi przy białej sofie. W mojej szufladzie znajdziesz ładowarkę. Na starych drzwiach jest numer domu. Postaw te rzeczy obok tego kominka. Naprzeciwko drewnianego krzesła stoi fotel. Na środku tej dużej komody stoi kaktus. Zdjęcie stoi po prawej stronie brązowej półki. Lampa stoi obok dużych drzwi. Każdy z nas jest inny, ale czy każdy ma inne marzenia? Weź udział w ankiecie i odpowiedz na pytania o czym najczęściej marzysz. Możesz wybrać trzy odpowiedzi. Marzę o prawdziwej miłości, marzę o bogactwie, pragnę stabilnej i rozwijającej pracy. Moim marzeniem jest szczęśliwa rodzina. Chciałbym zwiedzić cały świat, chciałbym dużo podróżować. Marzę o rozwoju osobistym. Pragnę skończyć dobre studia na renomowanej uczelni. Chciałbym odnieść sukces w jakiejś dziedzinie, np. sport, moda, aktorstwo itd. Marzę o pokoju na świecie. Dziękujemy za udział w ankiecie. Chcesz dowiedzieć się, o czym marzą inni ludzie? 60% ludzi marzy o prawdziwej miłości i szczęśliwej rodzinie. 60% ludzi nie chce wojny na świecie. 50% ludzi marzy o bogactwie. Dla połowy osób najważniejszy jest osobisty rozwój przez całe życie. 20% osób chciałoby zwiedzić cały świat, ale 70% chciałoby często podróżować. Tylko 15% osób chciałoby być mistrzem sportu lub znanym aktorem. Zamyśliłaś się. Tak? Oj, przepraszam, co mówiłeś? O czym myślisz? Myślę o. Nieważne, o niczym. Pewnie się zakochałaś i marzysz teraz o swoim ukochanym. Chciałabyś, żeby przyjechał do ciebie na białym koniu. Chyba oglądasz za dużo komedii romantycznych. Chciałabym, żebyś dał mi spokój. Naprawdę? Tego pragniesz? O tym marzysz? Jesteś młoda, piękna i marzysz o spokoju? Nie wierzę. Nie, jeszcze o koncercie rokowym. Chciałabym, żeby ktoś mnie zaprosił na koncert na wielkim stadionie. Tym kimś będę ja? Zapraszam cię. Twoje marzenie się spełni. Chciałbyś. Tomek też chce mnie zaprosić. Właśnie o tym myślę. Pragniemy często i daleko podróżować za granicę. Pragnę znaleźć idealnego partnera. Bardziej pragniesz rozwoju czy szczęścia? Studenci pragną najlepszych wyników na egzaminie. O kim marzysz? Marzę o mojej cudownej dziewczynie. O czym marzysz? Marzę o wakacjach, wypoczynku i udanym związku. O czym myślisz? Pewnie myślisz o egzaminie, który jest za tydzień? O kim myślisz? O swoich kolegach, którzy nie dostali się na studia. Oni chcą, żebyśmy wygrali zawody. Ludzie ciągle czegoś chcą, czegoś pragną, do czegoś dążą. To chyba dobrze, inaczej nadal mieszkaliby w jaskini. Ale teraz już wszystko mamy. Czy komuś czegoś brakuje? Oczywiście. Wielu ludziom brakuje nawet wody i jedzenia. Ale ja mówię o czymś innym. Mówię o kimś, kto ma wszystko, ale ciągle chce więcej. Ludzie są marzycielami i chcą spełniać swoje marzenia. Znasz kogoś, kto nie chce? Nie, chyba nie.